Nowy rok trwa już trochę czasu, a więc najwyższa pora także na nowy sezon naszego cyklu Akademia Flash, w którym podsumowujemy najciekawsze wydarzenia związane z zespołem rezerw Lecha Poznań oraz ekipami młodzieżowymi niebiesko-białych. A jest już co podsumowywać, bo za drugim zespołem kolejorza są już trzy pierwsze wiosenne spotkania na boiskach E-Winner drugiej ligi. Podopieczni trenera Artura Węski rundę zainaugurowali w ostatni weekend lutego we Wronkach, gdzie zmierzyli się z Radunią Stężyca. To spotkanie od samego początku miało bardzo intensywny przebieg. Już w 9 minucie kolejorz wyszedł na prowadzenie po golu Filipa Wilaka. Skrzydłowy niebiesko-białych sam przejął piłkę źle rozegraną wcześniej przez obronę rywali, a potem pąknął z nią na bramkę i pokonał golkipera Raduni. Dla 19-latka było to już wówczas siódme trafienie w obecnym sezonie E-Winner drugiej ligi. Kilkanaście minut później nastrój młodego pomocnika Lecha znacznie się jednak pogorszył, kiedy w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund otrzymał dwie żółte kartki i musiał opuścić boisko. Od tego momentu atmosfera w meczu zaczęła robić się nerwowa, a sędzia Mateusz Piszczelok pokazał w ciągu 90 minut łącznie 13 żółtych kartek. Zmienił się także obraz gry, bo osłabiony czerwoną kartką Lech musiał skupić się już głównie na obronie dostępu do własnej bramki. I robił to skutecznie do końcowego gwizdka, w czym duża zasługa stojącego między słupkami Artura Rutko, który dwukrotnie zdołał powstrzymać strzały Edmilsona Furtado. Inauguracja wiosny zakończyła się dla Lecha skromnym, ale bardzo cennym zwycięstwem. Tydzień później na kolejorza czekało już znacznie trudniejsze zadanie, bo zespół trenera Węski udał się na wyjazdowy mecz z liderem E-Winner drugiej ligi Kotwicą Kołobrzeg. Ale początek tego starcia mógł się ułożyć idealnie dla poznaniaków, bo już w drugiej minucie dobrą akcję prawą stroną przeprowadził Filip Wilak, a jego podania na gola niestety nie dał rady zamienić Szymon Pawłowski. Tej okazji nie udało się wykorzystać, a z czasem to gospodarze zaczęli dochodzić do głosu i udokumentowali to golem strzelonym w 36 minucie przez Adama Frączczaka po pewnej egzekucji rzutu karnego. Chwilę przed przerwą było już 2-0 dla ekipy z Kołobrzegu, a do siatki ponownie trafił Frączczak, tym razem po uderzeniu głową po wrzutce z rzutu rożnego. Chwilę po zmianie stron kolejorz zdobył bramkę kontaktową, a na listę strzelców, podobnie jak w meczu z Radunią, wpisał się Filip Wilak, wykorzystując podanie swojego imiennika Wolskiego. Kilka minut później losy meczu zostały już jednak ostatecznie rozstrzygnięte, a hat-tricka drugim strzałem z rzutu karnego skompletował Frączczak. Dużo lepsze nastroje w ekipie rezerw zapanowały po ostatnim weekendzie, kiedy ekipa kolejorza pokonała we Wronkach drugi zespół Zagłębia Lubin 2-1. Strzelanie w tym meczu zaczął nie kto inny jak Wilak, który w 23 minucie najpierw wywalczył rzut karny, a później sam go pewnie wykorzystał, zaliczając tym samym swoje dziewiąte trafienie w obecnych rozgrywkach E-Winner drugiej ligi. Na drugiego gola niebiesko-białych trzeba było poczekać aż do ostatniego kwadransa, kiedy to na listę strzelców wpisał się Szymon Pawłowski. Skrzydłowy kolejorza uderzył ze skraju pola karnego i umieścił piłkę w samym okienku bramki Kacpra Bieszczada. W końcówce meczu goście z Lubina zdołali zdobyć bramkę honorową za sprawą uderzenia głową Rafała Adamskiego, ale było to wszystko, na co było ich stać w niedzielne popołudnie we Wronkach. Po 22 seriach gier z 29 punktami na koncie Lechici plasują się na 10 miejscu w tabeli E-Winner drugiej ligi. A w następnej serii gier podopieczni trenera Węski udadzą się na kolejny trudny wyjazdowy mecz, bo przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie zmierzą się z walczącą o awans na zaplecze ekstraklasy Polonią. W ostatni weekend swoje rozgrywki wznowili także juniorzy starsi Lecha Poznań, którzy pod balonem w Popowie pokonali Lechię Gdańsk 3-2. Wszystko to, co najciekawsze w tym spotkaniu, wydarzyło się w ciągu pół godziny od pierwszego gwizdka sędziego. Już w 12 minucie piękną bramkę z rzutu wolnego zdobył Karol Kalata, na co rywale z Trójmiasta odpowiedzieli chwilę później trafieniem Dominika Lemki z rzutu karnego. Po kolejnych 120 sekundach było już 2-1 dla kolejorza, a tym razem na listę strzelców wpisał się Szymon Maza. Gościom znów udało się jednak szybko odpowiedzieć i ponownie zrobił to strzałem z rzutu karnego Lemka. Ostatnie zdanie należało już do młodych graczy kolejorza, a zwycięstwo zapewniło im trafienie Filipa Warciarka z 23 minuty, przy którym pomógł jeszcze rykoszet piłki od jednego z obrońców Lechii. Dwa mecze na wiosnę zagrali już z kolei juniorzy młodsi Lecha Poznań i zanotowali w nich dwa ważne zwycięstwa. Na inaugurację rundy piłkarze trenera Jędrzeja Łągiewki udali się na wyjazdowe starcie z Lechią Gdańsk i wygrali z nią 2-0. Pierwszego gola chwilę przed przerwą precyzyjnym uderzeniem z dystansu strzelił Jakub Kędzia, a wynik meczu w końcówce ustalił Bartosz Zaranek. W ostatni weekend młodzi Lechici podjęli z kolei w Popowie Raków Częstochowa i wygrali to spotkanie 3-2. Pierwsi na prowadzenie wyszli goście ze Śląska, a Mateusza Pruchniewskiego pokonał Szymon Skonieczny. W ciągu 7 minut niebiesko-biali nie tylko odrobili stratę za sprawą gola Kamila Jakubczyka, ale także chwilę później wyszli na prowadzenie po efektownym strzale z dystansu samego Dudka. Gol na 3-1 był już za to efektem szarży Igora Draszczyka lewym skrzydłem, która zakończyła się golem samobójczym jednego z rywali. W końcówce Raków trafił jeszcze na 2-3, ale nic to w ostatecznym rozrachunku nie zmieniło i kolejorz zapisał sobie na koncie kolejne ważne 3 punkty.
Dwa mecze na wiosnę zagrali już także trampkarze kolejorza, ale niestety możemy wam pokazać nagranie tylko jednego z nich. Na start rundy młodzi Lechici pokonali na wyjeździe Gwardię Koszalin 3-0, a w prezentowanym przez nas meczu piłkarze trenera Damiana Sobutki ulegli niestety w Popowie Pogoni Szczecin 0-2. I to już wszystko w tym odcinku Akademii Flash. Na kolejny zapraszamy już wkrótce. Do zobaczenia.